Dzień dobry. Na dzisiejszych warsztatach, tak jak już to było zapowiedziane, zajmiemy się ozdobieniem bombki techniką decoupage. Serdecznie zapraszam. Do wykonania decoupage'u są nam potrzebne oczywiście bombki. Mogą być takie większe lub mniejsze. Jakieś zawieszki w stylu, tutaj są takie plastikowe lub na przykład takie metalowe. Będą nam potrzebne, no oczywiście, serwetki jakieś z motywem świątecznym. Mogą być trochę na wesoło, mogą być jakieś takie bardziej poważne wzory. I oczywiście pędzelki, woda, farby na podkład kolorowe, farba biała i oczywiście to, co jest potrzebne do dekupażu, czyli klej dekupażowy lub po prostu zwykły wikol rozcieńczony z wodą oraz takie medium krakle, który powoduje spękania naszego przedmiotu ozdabianego. Może też się nam przydać lakier, żeby to później posprayować, utrwalić. No i jakieś ozdoby typu na przykład brokat, jeżeli chcemy sobie to tak jeszcze świątecznie ozdobić. Na początku dobrze jest nałożyć bezpośrednio na bombkę styropianową podkład lub po prostu białą farbę. Wyrówna ona nam powierzchnię, pozalewa jakieś spękania i lepiej nam się będzie później pokrywało kolorową farbą. Gdy już wyschnie nasz biały podkład, nakładamy kolor. Używamy farb akrylowych i tu jest ważne, żeby ta farba była dość intensywnego koloru. To znaczy im ciemniejszy, im bardziej intensywny kolor, tym później spod naszych spękań będzie bardziej widoczny. Ja sobie tu używam takiego miedzianego i na inną bombkę niebieskiego. Gdy warstwa farby nam wyschnie, nakładamy to medium krakle, popularnie zwane spękacz. Nakładamy taką warstwę nie za cienką, bo wtedy nie będzie efektu spękania, ale też nie za grubą, żeby nam później nie skapywał, nie ściekał. Nakładamy suchym pędzlem, bez użycia wody, taką jednolitą warstwę. Przy zakupie medium krakle trzeba zwrócić uwagę na to, żeby to było medium jednoskładnikowe. Jest ono po prostu prostsze w użyciu. Właśnie tak bezpośrednio na tą farbę się nakłada. Następnie nie czekamy, aż całkowicie wyschnie, tylko na taką podsychającą warstwę nakładamy biały lub taki kremowy ekry kolor. I spod tego właśnie białego czy ekry będą nam wychodziły takie ładne spękania. W czasie, kiedy czekamy na wyschnięcie, wycinamy sobie wzory
I teraz tak, mogą to być oczywiście wzory takie typowo świąteczne, czyli na przykład aniołki, ale mogą to być też motywy takie jak tutaj mam. I po prostu robimy sobie taką folklorystyczną troszkę bombkę. Wycinamy sobie najlepiej każdy element osobno, czyli nie naklejamy dużych powierzchni na bombkę, więc jest to dość taki żmudny etap pracy. Jeżeli robicie sobie to jako wspólne warsztaty rodzinne, to no, dzieci doskonale sobie poradzą, przynajmniej te ciut starsze. I co jest ważne, potrzebujemy tutaj tylko jedną warstwę, czyli tutaj musimy sobie oddzielić po prostu tą warstwę drugą z serwetki. Nam musi pozostać jedna warstwa. Jedna taka cieniutka warstwa tylko zostaje do przyklejenia. No i oczywiście tych motywów musimy mieć sporo, tak żeby ładnie zapełnić całą bombkę. Gdy warstwa spękacza przeschnie, jest już taka prawie sucha, ale jeszcze klejąca, to nakładamy wtedy warstwę farby. Tylko tak, pamiętamy, żeby ona nie była zbyt gęsta i używamy troszkę wody, żeby właśnie te spękania mogły powstać. Bo jak będzie zbyt gęsta, to po prostu nie będzie chciała ta warstwa farby pękać. Czasem te spękania widać już w czasie malowania, a część z nich pokazuje się dopiero, gdy wysycha. Tak pokrytą bombkę odkładamy do całkowitego wyschnięcia. Przed nałożeniem warstwy serwetkowej musi nam to całkowicie wyschnąć. Oczywiście wszelkie etapy schnięcia możemy sobie przyspieszyć, używając chociażby suszarki do włosów, czy stawiając gdzieś blisko jakiegoś źródła ciepła. Ale na tym etapie właśnie tu trzeba zwrócić uwagę na to, żeby bombka, czy tam powierzchnia, na której chcemy kleić, była całkowicie wysuszona. Gdy powierzchnia naszej bombki jest już wysuszona, to przystępujemy do przyklejania wyciętych elementów z serwetki. Przypominam, że bardzo ważne jest, żeby była to tylko jedna warstwa, ponieważ przez tą jedną warstwę musi przeniknąć klej. Przykładamy sobie w miejscu, gdzie chcemy mieć ten wycięty wzór i jadąc od środka tego elementu na zewnątrz przyklejamy klejem do dekupażu. I tak sobie przyklejamy element koło elementu, zostawiając oczywiście jakąś przestrzeń między nimi, żeby też ten efekt spękań był tutaj widoczny. Przy tej technice jest dosyć dużo pracy, ale jest to praca bardzo przyjemna, a efekty też są później bardzo ciekawe. Ogólnie technika dekupażu jest znana chyba wszystkim i raczej bardzo lubiana.
ponieważ można po prostu wyczarować coś z niczego, można nadać drugie życie przedmiotom, takim chociażby jak słoiki, butelki czy stare meble. Jeżeli ktoś nie potrafi czy nie chce podjąć się malowania tychże przedmiotów, to można właśnie w bardzo ciekawy sposób ozdobić sobie dekupaże. Ważne przy klejeniu jest to, że nie ściągamy, jeżeli zaczniemy już kleić, nie ściągamy tego elementu, ponieważ zedrze nam wszystkie warstwy, które nałożyliśmy. Jeżeli się gdzieś nam zmarszczy, gdzieś się coś zagnie, zostawiamy tak. To ma swój urok, szczególnie na właśnie takich powierzchniach jak kula, no to oczywiście zdarzają się bardzo często takie momenty właśnie, że się nam gdzieś zagnie serwetka, ale to w niczym nie przeszkadza i tak to po prostu przyklejamy. I teraz przystępujemy już do ozdobienia. Możemy sobie zrobić coś takiego, że objeżdżamy sobie konturem brzegi, a następnie wysypujemy je brokatem. Możemy także pędzelkiem posmarować powierzchnię pomiędzy naszymi przyklejonymi dekoracjami i też właśnie wysypać jakimś delikatnym brokatem. Jeżeli chcemy coś bardzo podkreślić, możemy też użyć konturu do szkła. Ja akurat mam czarny, ale ładnie wyglądałby właśnie jakiś miedziany czy złoty. I wtedy sobie po prostu konturujemy te elementy, które chcemy, żeby były bardziej widoczne. Ten kontur jest też taki wypukły, więc to też jeszcze nadaje takiej przestrzeni.
kochani, ostatni etap, albo prawie ostatni, to jest lakierowanie. Najlepiej robić to oczywiście na otwartej przestrzeni, czyli gdzieś na balkonie, w ogrodzie. Lakierujemy sobie dokładnie każdy fragment, żeby nam się nie wsypał brokat, żeby ładnie nabrała bombka blasku. Można oczywiście też zrobić to pędzlem i klejem, którym kleiliśmy. Najczęściej jest to klej taki, który można też nabłyszczyć tą warstwę ostatnią. Natomiast ciężko jest wtedy, kiedy jest brokat, ponieważ przykleja się do pędzla i po prostu część tego brokatu ściągamy. Dlatego najlepszy w użyciu jest lakier. No i na sam koniec wkręcamy uchwyt, który będzie służył do zamocowania jakiegoś sznureczka. I już bombka gotowa. Można zawiesić na choinkę. Tak prezentują się bombki na choince. I w tym świątecznym nastroju żegnam się z Państwem, życząc udanej zabawy oraz wszystkiego dobrego na nadchodzący czas.